Tato, a pojedziemy jeszcze gdzieś na wakacje? Chcesz gdzieś jeszcze jechać? Przecież ostatnio nie chciałaś. Tak, chcę, ale na takie bezpieczne. Tam, gdzie nie będzie Asi. No dobra, to pojedziemy, nie ma problemu. Super! A co do Asi, to ona już ci nic nie zrobi ze swoją mamą. Mają sądowy zakaz zbliżania się do nas. Serio? Serio, serio. Boże, ja chyba śnię. A teraz słuchajcie, jadę po nową zabawkę do garażu. Nie będę wam jeszcze zdradzał, co to będzie. Sami zobaczycie. Dzień dobry. Dzień doberek panu. W czym mogę pomóc? Szukam jakiegoś motocykla dobrego do kupienia. Super, dobrze się składa. Akurat mamy kilka w salonie. Może ten? Ten nie, poproszę jakiś następny. No dobra, to może ten? O, ten mi się podoba. Dwuletnia bestia, proszę pana. Przebieg tylko 15 tysięcy. Koszt takiego cudeńka to 55 tysięcy. No z rabatem 50 da radę. Odpowiada panu? Tak, jak najbardziej odpowiada. A mają państwo tu jakieś stroje i kaski na motocykl? Oczywiście, zaraz coś panu przyniosę. Proszę, niech pan to przymierzy. Tutaj może się pan obejrzeć w lustrze. No, ten strój bardzo mi się podoba. Dobra, strój mamy, to jakiś kask poproszę. To może taki? Pasuje panu do oczu. Wie pan co, ja jednak zostanę przy klasycznych kolorach. Jasne, rozumiem. No i ten jest super. Proszę, może pan przyłożyć kartę. Motocykl już stoi na dole na parkingu, już może pan ruszać. Zapraszamy oczywiście na regularne przeglądy. Do widzenia panu. Do widzenia. Ale fajna maszynka, co widzowie? Po auto przyjadę później, jadę się przejechać. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just do this fact. Jadę do domu, słuchajcie, zobaczymy jak Amelka na to zareaguje. O, siedzi tam Amelka, widzicie ją? Dobra, przygazuję trochę. Jezu, kto to jest? Mamo, jakiś pan tutaj podjechał pod nasz dom. Co się stało? Przecież to nie do nas, Amelka. Co ty już panikujesz? Nie zawracaj mi głowy. O nie, dzwonię do taty. Halo, tata, jakiś pan na motorze do nas przyjechał. Amelka, a słyszysz to? Tato, to ty? Już do ciebie idę. Mogę się przejechać? No co ty, nie możesz. Ale mam dla ciebie strój, zabieram cię na przejażdżkę. Wow, już się przebieram. Jestem gotowa na przejażdżkę. No to ruszamy. Tato, ja się boję. Co ty gadasz, Amelka? Nie jadę już. No dobra, to bardzo powolutku teraz pojadę, żebyśmy z buta do domu nie musieli iść. No dobra, ale jedź bardzo powoli. Już nigdy więcej z tobą nigdzie nie pojadę. Następnym razem pomyśl, co robisz. Dobrze, przepraszam. Dobra, to nie będę już zła, jeśli przewieziesz też mamę. No dobra, nie ma problemu. Lucja! Mamo! Niespodzianka dla ciebie. Dępej, czy ty zwariowałeś? Oj, nie maruć, chodź, mam cały strój dla ciebie. Specjalnie kupiłem. Kurczę, aż grzech nie skorzystać. Nigdy nie jechałam na motocyklu. Dępej mnie tak szybko. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Jak było, mamo? Ogromna adrenalina, ale ogólnie to całkiem fajnie było. Aha, myślałam, że też będziesz się bała. Dępej, zmęczona jestem, idę już do spania. Dobranoc. W porządku, dobranoc. O Jezu, to mój były szef do mnie dzwoni. To on chyba serio żyje. Halo? Halo, Dępej, pamiętasz mnie jeszcze? Co to za pytanie, szefuncio? Oczywiście, że pamiętam. To naprawdę ty? Tak, Dępej, ja serio żyję. Dostałeś list? Dostałem, ten nowy mi go przekazał. Ale przez ten cały czas nie mogę mu wierzyć, że żyjesz. Musimy się spotkać. Najlepiej teraz. Masz chwilę? Teraz nie mogę. W domu zobaczą, że wychodzę i będą dopytywać. Szkoda, no ale rozumiem. Odezwę się, jak będę mógł. Podjadę do ciebie. Dobra, muszę kończyć. Jak tylko będziesz mógł się spotkać, to dzwoń. O co tu chodzi? Nic z tego nie rozumiem. Jak? Smakuje wam? Tak, pyszne, mamo. No, mi też bardzo smakuje. No to super, bardzo się cieszę. Psst, tato. Co się dzieje? Chodź na chwilę na ogród. Co ty, przy mamie nie możesz gadać? No chodź, szybko, coś ci powiem. No bo chodzi o to, że może byś wziął ślub z mamą. Ślub? Co ty, oszalałaś? No a czemu nie? No nie wiem, to chyba trochę za szybko. No proszę, tato. Nie wiem, zapytaj mamy. A wy co tam robicie i czemu nie jecie? Mamo, mam pytanie. Czy weźmiecie ze sobą ślub? Ale ja pytam poważnie. Nie wiem, Amelka. Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo bym się cieszyła. Dępej, idę z Amelką na zakupy. Spoko, podwieź was? Nie, nie trzeba. Przyjdziemy się. No dobrze, to pa, pa. Do zobaczenia. Pa. Kurczę, widzowie, nie wiem, czy ten ślub z Łucją to dobry pomysł. Jak myślicie? Coś chyba do niej poczułem, ale jeszcze raczej za wcześnie na to. O Jezu, zapomniałbym. Szybko do szefa muszę lecieć. Szefuncio, gdzie jesteś? Podjedź do opuszczonego domku za miastem. A czemu nie jesteś w swoim domu z rodziną? Opowiem ci wszystko na miejscu. Dobra, zaraz tam będę. O co tu chodzi? Chłop zamiast
zamiast być z rodziną, która myśli, że już go nie ma, to się ukrywa. To musi być coś poważnego. Gdzie on jest? Jezu, co to za typ? Takaś pułapka? Zostaw mnie, chłopie! Dępej, ty ośle, to ja. Uspokój się. Co, szefuncio, to ty? Wiem, że wyglądam tragicznie, ale sytuacja tego wymaga. Twoja rodzina w ogóle wie, że wróciłeś? Nie, nic nie wiedzą. Myślą, że leżę na cmentarzu. A, to super. Przecież oni to przeżywają. Czemu im tego nie powiesz? Nie mogę, zrozum. Bardzo bym chciał, tak bardzo za nimi tęsknię. To czemu nie możesz? Co się dzieje? Opowiem ci, jak to było, ale najpierw mamy pytanie. Czy ciebie też nachodził kolega tego przestępcy, którego udało wam się złapać? Jaki kolega? Przecież on sam był. No właśnie nie był. Ten jego kolega jest jeszcze gorszy. Kiedy tamten bandyta zaczął wysyłać ci listy i porwał twoich przyjaciół, to ja miałem do czynienia z jego kolegą. Ale on w sądzie zeznał, że nie ma nic wspólnego z tobą. Proszę powiedzieć, czy to pan stoi za śmiercią byłego już szefa firmy z odpadami? Nie, przysięgam. Nie mam z tym nic wspólnego. Nic o tym nie wiem. Jak to możliwe? To co w takim razie stało się z szefem? I uwierzyłeś mu, Dępej? Ty to jednak jesteś naiwny. No co ja poradzę? Wydawał się prawdomówny. On tylko raz do mnie przyszedł. Po co tu przylazłeś? No i co, masz hajs? Teraz nie mam. Odejdź stąd. Za kilka dni tu wrócę. No co za menda. I potem zaczął nachodzić mnie jego kolega, tak jakby rozkazał temu koledze, żeby zajął się mną, by on mógł się zająć tobą. Masakra, czyli co teraz? Planujesz tak wiecznie się ukrywać przed nim, jak jakieś zwierzę zarośnięte po polach albo gdzieś w lesie? Spokojnie, mam jakiś plan. On kiedy usłyszał o moim pogrzebie, to pewnie się wystraszył i odpuścił, ale była przed tym wszystkim już sytuacja, że przyszedł i pytał moją matkę o mnie. A kogo tam diabli niosą? Słucham, o co chodzi? Witam, jest pani syn w domu? Nie, nie ma go aktualnie. Okej, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. To był moment, w którym powiedziałem dosyć i upozorowałem swój pogrzeb. No jak to możliwe, że rodzina uwierzyła? Tak samo w szpitalu, że się na to nabrali. W szpitalu miałem lekarza zaufanego. Dużo mu zapłaciłem, ale wypisał wszystkie dokumenty, a rodzina uwierzyła. Myślałem, że będzie ciężej, ale jakoś się udało. To było bardzo skomplikowane. Nie chce mi się o tym gadać. Przecież to brzmi jak jakaś scena z filmu. Ale jednak jest to na faktach. Musiałem to zrobić, Dępej, bo panicznie bałem się o moją rodzinę, mamę, żonę, dzieci. Rozumiem cię, nie tłumacz się. Dzięki temu odpuścił, ale skądś dostał info, że żyje, bo ostatnio mnie gonił, ale jakimś cudem udało mi się uciec. Myślisz, że teraz nie będzie znowu nachodził twojej rodziny? Z tego co wiem, to polecieli na wakacje. Jak wrócą, to pomożesz mi. No a teraz co, dalej będziesz się chował? Poradzę sobie, ale obiecaj, że mi pomożesz. Oczywiście, że obiecuję, pomogę ci. Musimy go dorwać. Masz coś do jedzenia? Tak, mam. Pieniądze też mam. Ale jakbyś mógł kupić mi coś do jedzenia, to byłoby super. Nie musiałbym chodzić na miasto. Dobra, w porządku. Zrobię ci zapas. Niedługo przyjadę. Tylko bądź tu na pewno. Spokojnie. Tutaj mnie nie znajdzie. Słuchajcie, zatrzymałem się, bo nie wiem, czy Amelka z mamą nie są na zakupach. Jakby mnie zobaczyły, to by był przypał. Dobra, nie ma ich. Pewnie poszły ubrania sobie pokupować. Zrobię mu tyle zapasu, że przez 2 tygodnie nie będzie musiał wychodzić. Dobra, już się do koszyka nie mieści, także idę to zanieść do bagażnika. Zrobię mu jeszcze raz takie zakupy i jadę do niego. Trzymaj, szefuncio, duży zapas, starszy na długo. Będę jechał niedługo na wakacje, nie będę się musiał martwić o ciebie? Spokojnie, jak wrócisz, to zajmiemy się tym oby ostatnim bandziorem. Na pewno nic ci się nie stanie? Na pewno, w razie czego mam coś do obrony. Dobra, szefuncio, to co, ja jadę do domu, bo się spieszę, a jakby się coś działo, to od razu dzwoń do mnie. Oczywiście, udanych wakacji życzę i za dużo się mną nie przejmuj. Trzymaj się tutaj, na razie. Muszę szybko jechać, żeby zdążyć do domu przed Amelką i Łucją. Chyba się udało. Dępej, a gdzie ty byłeś? Musiałem coś załatwić na mieście. Aha, okej. Okay. Tato, chodź tu do mnie na chwilę. Co się dzieje, Amelka? A ty wiesz, że bierzesz ślub z mamą za kilka dni? Słucham, kto ci to powiedział? Ja tak powiedziałam. Co ty kombinujesz? Proszę księdza, mam takie jedno pytanie. A co ty tu robisz, dziecko, i gdzie są twoi rodzice? To teraz nie jest ważne. Mógłby ksiądz odpowiedzieć na moje pytanie? Słucham, pytaj. Czy mógłby ksiądz jakoś zmusić moich rodziców do ślubu? Nie da się tak zrobić. Niby czemu? To jest decyzja na całe życie, więc twoi rodzice muszą tego chcieć z własnej nieprzymuszonej woli. No dobrze, skoro ksiądz nie chce, to ja coś sama wymyślę.
Tato, ty musisz wziąć ten ślub z mamą. Ale słuchaj, gadaliśmy już o tym. To tak nie działa. Poczułem coś do twojej mamy, ale żeby od razu ślub, co ty, Amelka? No proszę cię. Słuchaj, Amelka, na razie mogę pomyśleć o oświadczynach, a później zobaczymy, co dalej. Ale super, ja wszystko załatwię. To może razem to ogarniemy? No dobra. Lucja, idę za Amelką na miasto. Dobrze, to ja zrobię obiad. Do później. Pa, mamo. Nie wiem, jakbyśmy mogli mamę zaskoczyć. Jakieś takie wyjątkowe oświadczyny zrobić. Może zaprosisz mamę na gofry i poprosisz panią kelnerkę, żeby do środka włożyła pierścionek? Serio? Chcesz, żeby mama sobie zęby połamała? W sumie to nie pomyślałam o tym. Mam pomysł. Zadzwonisz do mamy i powiesz, że miałem wypadek. Chcesz mieć wypadek? Nie, Amelka, taki udawany. Weźmiemy kogoś za ratownika i ty będziesz udawać, że płaczesz. I wtedy ja wyskoczę i mama będzie w szoku. Bardzo dobry pomysł. Płakać to ja potrafię na zawołanie. No i pięknie, mamy to, płaczku mały. W takim razie wychodzi, że chyba wszystko ustalone. No to co, piąteczka? No a kto będzie ratownikiem? A znasz takiego pana Stasia? No pewnie, że znam. No, to zabieramy się do roboty. Panie Stasiu, fuszkę kolejną mam dla pana. A co ty znowu tam wymyśliłeś, Dępej? Bardzo poważna sprawa, chcę się oświadczyć. Będzie pan mi potrzebny jako ratownik, da radę? Kurde, ratownikiem, Dępej, ty jak coś wymyślisz, masakra. Ale fajnie, bardzo się cieszę. Z tej okazji to nawet karetkę ci ogarnę. O kurcie, no to idealnie, to czekam na pana tutaj w centrum miasta. Będę za 15 minut. Amelka? Pamiętaj, co masz tam powiedzieć mamie. No wiem, właśnie uczę się mojej kwestii. Mamo, tata miał wypadek. Mamo, tata miał wypadek. Panie Staszku, a pan co mówi? Niech pani szybko przyjedzie, pan Dębę miał poważny wypadek. A skąd pan w ogóle tą karetkę ogarnął? A lepiej nie wnikaj w szczegóły. Powiem ci tak, Dębę, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Okej. Okay. No dobra, to co, gotowi? Gotowy. Ja też gotowa. Ty, ale czekaj, coś mi tu nie pasuje. Dębę, bo ty tak jakby miałeś wypadek, tak? No tak, taki jest plan. No to co to był za wypadek, że komar cię pogryzł? Przecież ty żadnych śladów nie masz. Kurczę, w sumie to ma pan rację. Całkowicie o tym zapomniałem. Chodź tu, Dępy, trzeba troszeczkę coś zmienić. No, to teraz możemy zaczynać. Dobra, dzwoni Amelka. Córcia, dobrze, że dzwonisz, bo brakuje mi ziemniaków do obiadu. Amelka, czemu ty płaczesz? Przyjedź szybko do centrum miasta. Tata miał wypadek. Chryste panie, że co? A tobie nic nie jest, córeczko? Nie, ale tata jest ranny. Proszę szybko przyjechać, pan Dępy miał naprawdę poważny wypadek. O mój Boże, już tam jadę. Jezu, Amelka, jak dobrze, że jesteś cała. Gdzie jest tata? Tam leży. Pan ratownik próbuje mu pomóc. Halo, panie ratowniku, co z Dępejem? Dzień dobry, chyba będzie żył. Lucja, tak mnie boli, że ja nie wiem, czy to przeżyję, dlatego mam pytanie. No pytaj, człowieku, póki żyjesz. Wejdziesz za mnie? Boże, ja już nic z tego nie rozumiem. Kurde, chyba troszeczkę przesadziliśmy, co? Łucja, halo, słyszysz mnie? Tak, już chyba wszystko okej. Ale czy ja dobrze słyszałam? Ty pytałeś mnie, czy wyjdę za ciebie? No tak, dobrze słyszałaś. Wyjdziesz za mnie? O Boże, to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Oczywiście, że za ciebie wyjdę. I ty to wszystko zorganizowałeś tylko po to, żeby mi się oświadczyć? Dokładnie tak. Ale oczywiście nie dałbym rady bez moich pomocników. To co, jakaś imprezka z tej okazji? Oczywiście. Jutro o godzina 15 zapraszamy do naszego domu. Dobra zabawa gwarantowana. Wpadam obowiązkowo. Jutro majster Stasiu robi sobie wolne. Mirek z ekipą będzie wkurzony, ale co tam? Moi rodzice niedługo wezmą ślub, la 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 la. Amelka, jesteś gotowa? Oczywiście, że tak. Zaraz goście będą, lecę na dół, przyjdź za chwilę. Okej. Stasio, witam pana majstra. Witam serdecznie, zaraz wbijam na parkiet. Detektyw, kogo moje oczy widzą. Witam serdecznie. Myślałem, że nie przyjdziesz. No siemanko, dla przyjaciela zawsze znajdę czas. Zapraszam serdecznie na parkiet. Halo policja. Sąsiedzi się skarżą, że głośno tu jest. Co to ma być? A ty co, do policji wróciłaś? No co ty, czapkę sobie na pamiątkę zostawiłam. A rozumiem, w takim razie zapraszam na parkiet. Gdyby nie to, że masz imprezę, to bym w ogóle nie przyjechała na to przeklęte Brookhaven. Oj przestań, nie masz takiej tragedii. No to lecę na imprezkę. O proszę, jednak przyszedłeś. Głupio było odmówić, ale nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym tam wchodził. Przecież Lucja mnie nienawidzi. Chodź, nie maruj, chwilę będzie zła, ale zaraz jej przejdzie. Może jednak innym razem? To na moją odpowiedzialność, zapraszam. No dobra. A co ty tutaj robisz? Lucja, spokojnie, chciałem, żebyście tylko zażegnali ten konflikt. Mam ci pomóc wyjść, a ty Dępej się nie wtrącaj. Ale co ty gadasz, uspokój się. Kurde, ale dymy. Amelka, chodź na chwilę na górę. Ale czemu? Na chwilę, nie chcę, żebyś słuchała takich kłótni.
Kurczę, powiem wam szczerze, że liczyłem, że się pogodzą. Dobra, posłuchajmy z ukrycia, o czym gadają. Albo ty stąd wychodzisz, albo ja. Wybieraj. Nie chcę cię już nigdy więcej widzieć, rozumiesz? To może ja się lekko wtrącę. Nie wtrącaj się, panie Stasiu. Oj, to przepraszam. Po co tu przylazłeś? To Dępej mnie tu zaprosił. Dępej, to prawda? Chciałem po prostu, żebyście nie mieli do siebie złej krwi. On wychodzi, czy ja mam opuścić imprezę? Mówiłem ci, Dępej, wyjdę, nie będę robił problemu. Wybacz, nie spodziewałem się totalnie takiej reakcji z jej strony. Spoko, ja wiedziałem, że tak będzie, ale mimo wszystko gratuluję wam. Dziękuję i przepraszam jeszcze raz. Masakra, ale akcja się odwaliła. No to co teraz? No jak to co? Bawimy się. Serio? Panie Stasiu, puszczaj jakiegoś bita. No dobra, kurde, jedziemy z tematem. To są hity z moich młodych lat. Spokojnie, słuchajcie, ja mam coś specjalnego na tę okazję. Zaraz uratujemy tę imprezę. Przed państwem ulubiony artysta Amelki. Crazy Loczek? Crazy Loczek! Dzień dobry, dziękuję, dziękuję za oklaski. Zapraszam wszystkich serdecznie do zabawy. Jestem super Crazy Loczek. Skaczę w górę niczym skoczek. Kręcę się, wiruję w koło. Zawsze wszystkim jest wesoło! Czego oni słuchają teraz? Uśmiechnijcie do mnie się, a ja wam za to odwdzięczę się. A teraz specjalna nutka dla zakochanych! Życzę wam zdrowia, szczęścia i samych dobrych chwil spędzonych razem! Dziękujemy! Kurde, jak tu już teraz taka impreza jest, to ja nie wiem, co to na weselu będzie. Kto by pomyślał, że ta cała historia tak dobrze się zakończy? A wszystko zaczęło się od zostawionej pod domem Dępeja Amelki. Oj tak, nigdy bym się tego nie spodziewał. Tak, to jestem taka szczęśliwa. To ja się bardzo cieszę, Amelka. Oby tak zostało, żebyśmy w końcu spokój mieli. A mam takie pytanie, jak udało ci się załatwić Crazy Loczka? Jak w telewizji pracowałem, to udało mi się ogarnąć numer od niego. Ale mi niespodziankę zrobiłeś, poczekaj chwilę. Panie Crazy Loczku, mam pytanie. Chcesz zdjęcie? Nie ma problemu, już do ciebie idę. Nie o to chodzi. Czy mogłabym z panem nagrać piosenkę? W sumie to miałem taki pomysł, żeby z jakimś młodym talentem nagrać. Tylko że ty młoda chyba nic na co dzień nie śpiewasz. Ale ja mam ładny głos, dam radę, proszę pana. Zrobimy tak, napiszę tekst, zaśpiewamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, dobra? Naprawdę? No tak, odezwę się do twojego taty, żeby cię przywiózł na nagrywki. Wow, dziękuję panu, tak bardzo się cieszę. A na ten moment ja uciekam, mój czas tutaj dobiegł końca. No to co, kończymy imprezę? Bo zaraz pan Stachu włączy swoje piosenki i nie będzie dało się przy nich bawić. Śmieszne, nie znacie się w ogóle na muzyce. W sumie to i tak już późno. Czas na mnie i dziękuję za imprezkę. No to co, ja też się będę zbierał. Dziękujemy za imprezkę. Cieszę się, Dępej, że wam się udało i Amelka ma teraz normalną, kochającą rodzinę. Ja też się cieszę, że Amelka w końcu jest szczęśliwa. Gdyby coś się działo, wiesz, gdzie mnie szukać. Trzymaj się. Na razie. Och, no i poszli wszyscy. Fajnie było, co? Następnym razem zastanów się, kogo zapraszasz. Chciałem tylko, żebyście zażegnali ten konflikt i żeby nie było już niepotrzebnych spin. Ten typ mnie kiedyś zostawił dla innej, a ty gadasz o jakiejś zgodzie. Weź ty czasem pomyśl tym pustym łbem. Ale przecież nie chciałem źle, po co ta złość? Idę spać. No idź, dobrze ci to zrobi. Amelka, mam dobrą wiadomość. Jaką, o Crazy Loczku? Nie, myślę, że jeszcze lepsza. Jedziemy na wakacje. Tato, mogłeś szybciej powiedzieć, ja jeszcze nie jestem spakowana. Spokojnie, dopiero jutro jedziemy, masz czas. Ale fajnie, i bez Asi, będzie superancko. To szykuj się tutaj, ja idę do mamy. Lucja, jedziemy na wakacje. To super, bawcie się dobrze. Oj nie, bądź zła, zapomnij o tym. Będziemy się dobrze bawić wszyscy we trójkę. Nie jadę, rozumiesz? Ale czemu? Muszę zostać w domu. Mam pewne sprawy do załatwienia. Mamo, czy ja dobrze słyszę? Ty nie jedziesz z nami? Nie, córeczko. Pojadę innym razem, a teraz pojedziesz z tatą. Szkoda, myślałam, że pojedziemy razem. Ale o co dokładnie chodzi? Podaj powód. Mam po prostu coś do załatwienia, a poza tym nie muszę ci się tłumaczyć. Oj, Lucja, coś tu kręcisz. Nie widaj mi spokój. Coś mi tu nie pasuje. Czy Lucja mnie okłamuje? Dzień dobry, czy Amelka jest gotowa na najlepsze wakacje, które dotychczas miała? No i od razu zapytajmy jej, czy nie boi się lecieć pierwszy raz w życiu samolotem. Prosimy o odpowiedź. Tato, nie żartuj sobie. Boję się, że coś się stanie i nie przeżyjemy tego lotu. No co ty, nie ma czego. I tak jak na filmach, będziemy się żegnać i mówić sobie ostatnie słowa na pożegnanie i to będzie koniec. Samolot to najbezpieczniejszy środek transportu. Tego to nie wiedziałam. To może jednak przeżyjemy? Lecę na dół, niedługo jedziemy, także szykuj się. Jak tam Lucja? Dzisiaj będziesz dalej taka tajemnicza? Nie chcę o tym gadać. Ale jedziemy na wakacje, więc fajnie jak przed tym wyjazdem coś się wyjaśni. Powiedziałam już, skończ temat. No dobra, jak chcesz. Tylko pamiętaj, że prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw.
Kto to może dzwonić? Stasiu? Co się dzieje, panie Stasiu? Słuchaj, Dębej, na wakacje wyjeżdżam krótkie. Dzisiaj w nocy. Dałoby radę papugę u ciebie zostawić? Kurczę, ja akurat też dzisiaj wylatuję na wakacje. Tak właściwie to już za kilka godzin. Ale koszano, nie mam jej gdzie zostawić. Ale chwilkę, panie Stasiu, bo teraz mi się przypomniało, że ja za Amelką wylatuję tylko, więc może Łucja by się zgodziła nią zaopiekować? Zaraz pójdę ją spytać. Ale jak to tylko za Amelką? To co, Łucja zostaje w domu? A, nieważne. Szkoda gadać, panie Stachu. Dobra, nie wtrącam się. Kurde, Dępej, to super by było, jakby Łucja się zgodziła. Ja wam nawet za to jakąś fuchę za darmo w domu zrobię. Chcę tylko, żeby moja papużka sama nie została. Albo z jakimiś obcymi, co nie wiem, jak ją będą traktować. Moją kochaną Marutkę. No dobra, to już idę je zapytać. Łucja, dasz radę się zaopiekować papugą pana Stasia? Bo on wyjeżdża na wakacje i nie ma z kim jej zostawić. Spoko, niech ją przyniesie. A na ile dni? No 4 dni, Dępej. Przekaż tam, że na 4 dni. Dobrze, już jej mówię. Na 4 dni by chciał, da radę? W porządku, mi pasuje. Zgodziła się, to wbijaj, panie Stasiu. O Jezu, dziękuję wam, zaraz będę u was. Marutka, moja kochana, udało się. Zostaniesz w dobrych rękach. W dobrych rękach. O, już są. Proszę, zapraszam. Dzień dobry, pani Łucjo. Dzień dobry, witam. Kurde, to ja może się z nią przywitam, co? Cześć, Marutka. Stasiu, to stary głupek. Marutka, uspokój się. Ona tak czasem ma. O, Łucja, humorek wrócił. Może teraz ze mną porozmawiasz? Weź się do mnie, nie odzywaj, człowieku. No dobra, to tu wszystko jest przygotowane. Jedzonko jest. Ona będzie grzeczna. Troszkę nabrudzi, ale ja posprzątam. A ona ma mi latać po mieszkaniu, ta Marutka? Marutka. Nie no, wystarczy, że w garażu trochę sobie polata. I z powrotem ją do klatki. I jak coś by się działo, to dzwonić. Cały czas będę pod telefonem. No dobrze, to niech pan już jedzie i udanych wakacji panu życzę. Dokładnie, panie Staśku. Udanych wakacji życzę. To my również. Bawcie się tam dobrze. To my będziemy musieli się już zbierać na to lotnisko za Melką. Dasz radę z nią tutaj? Stachu. No myślę, że dam radę. Tato, już jestem gotowa na wyjazd. A kto to jest? Mamy nowe zwierzątko? Boże, jaka ona jest piękna! No, ładna jest, ale niestety to jest papuga pana Stacha. Aha, to szkoda, bo ja bardzo chciałabym mieć zwierzątko. Na razie to my wakacje mamy i tam może jakiś rekin będzie w morzu, to sobie zaadoptujesz. Nie gadaj jej tak, bo się jeszcze będzie bała. No właśnie, żałosny żart. Paskudny złom, nie da się tym jechać. O, taksówka już przyjechała, musimy iść. To idę szybko po walizkę. No to pa, mamo, kocham cię i będę tęsknić. Ja też, kochanie. No to co, trzymaj się tu z Marutką, będziemy dzwonić. W porządku, bawcie się dobrze. Pospieszcie się, bo taksówkarz czeka. Dzień dobry, my tylko te walizki tutaj włożymy do bagażnika i możemy jechać. Dobra. Mamo, widzisz mnie? Mamo, tutaj, do zobaczenia. Ej, dziewczynko, co ty myślisz, że ile ja będę na ciebie czekać? Oj, przepraszam, już idę. Autko zepsute, dlatego tak powoli jedziemy, ale spokojnie, dojedziemy po prostu troszkę wolniej. Tylko my samolot mamy, chcielibyśmy zdążyć. Spokojnie, panie, damy radę. No a co się zepsuło? I tak nie zrozumiesz. Co za dziwny taksówkarz. Słucham, co powiedziałaś? Zaraz pieszo będziesz szła, jak coś nie pasuje. Szybciej bym doszła na pieszo na to lotnisko, niż jadąc z panem tym szrotem. Ale zabawne, koń by się uśmiał. Jesteśmy na miejscu. No dobrze, to ile płacimy? 120 zł się należy. Słucham, ile? Panie, tyle pokazało, tyle płać. Masakra, proszę. Dziwny był ten pan, niemiły jakiś. Chodź szybko, Amelka, bo przez tego taksówkarza to nie zdążymy. O kurde, ale się boję. Nie bój się, Amelka, będzie dobrze. Jak była, Amelka? Bałam się trochę, ale myślałam, że będzie gorzej. To co? Zaczynamy wakacje. Szkoda tylko, że bez mamy. No właśnie. Ale mama będzie następnym razem, tak? Teraz my sami jesteśmy i nie smutamy. Tak, masz rację. Będzie super. No dobra, to zacznijmy od niespodzianki numer 1. Słuchaj, wynająłem specjalnie super autko dla nas. Witam, proszę bardzo, kluczyki dla pana. Ja wezmę walizki. Dziękuję panu bardzo. Chodź, Amelka, wsiadamy. I co? Podoba ci się? Ale super, i to jeszcze bez dachu. Mega fajny. Byłaś tu kiedyś w tym mieście, pamiętasz? Jak była zima? Tak, dokładnie, to jednak pamiętasz. A ty, tato, pamiętasz, że nie umiałeś wtedy jeździć na łyżwach? Nie, tego akurat nie pamiętam.
Jedziemy zobaczyć dom, a później na miasto, co? Pasuje mi to. Które piętro? Na 6 jedziemy. O kurde, jak wysoko. No to co, zapraszam cię do środka. Chodź zobaczyć, jak to wygląda. Ale willa, wow! No, mieszkanie jest super, a zobacz, jaki widok przepiękny. Ale kozacko jest tutaj. Fajnie by było tu mieszkać na stałe, co? Może kupimy to mieszkanie? Oj, Amelka, chciałbym, ale na takie mieszkanie w takim apartamentowcu to chyba nas jeszcze nie stać. Tak się zastanawiam, Amelka, bo już zachód słońca jest, trochę późno, także może pójdziemy tylko na plażę i wrócimy do domu, co? No dobrze, może być. Tutaj plaża lepsza niż u nas na Brookhaven, co? Tak, dużo więcej piasku i woda, w ogóle jakaś taka czystsza jest. A jak ci się Barawice ogólnie podobają? Fajnie tutaj. A chciałabyś tu mieszkać? Musiałabym tu trochę pomieszkać i wtedy się zastanowić. A co, przeprowadzamy się? Nie, na razie nie, ale może kiedyś? Kto wie? To ja idę chwilę do wody. Okej, tylko nie za daleko. No dobra, to ja idę sobie usiąść na leżaczku tutaj. Kurczę, ale widzowie, musicie przyznać, ta plaża naprawdę robi wrażenie. Mega fajnie tu jest. A to kto? Jakaś nowa dziewczyna? Idę do niej zagadać. Cześć. Cześć. Jesteś stąd, z Berawic? Nie, jestem z Brookhaven. No to ciekawe. Pewnie na wakacje tutaj przyjechałaś? Tak, z tatą przyjechałam. A ty tu mieszkasz? Tak, mieszkam tutaj. Byłem kiedyś na Brookhaven i chyba nawet bardziej mi się tam podobało niż tutaj. Ja nie wiem. Dla mnie to i tu jest fajnie. A co to, kurczę, Amelka z kimś tam rozmawia? A jak ci na imię? Bo chyba zapomniałem zapytać. Jestem Amelka, a ty? A ja jestem Igor. Miło mi. Wydajesz się być mega w porządku. Dzięki, ty też. To może dasz mi swój numer? Zaraz przyniosę telefon. To ci dam. A ty co, Amelka, poznałaś kogoś? Nie, to tak, tylko chwilę gadaliśmy. Chwilę gadaliście? Okej. To ja zaraz przyjdę. Masz, to mój numer, zapisz sobie. Dobra, mam, zapisałem sobie. To jutro się spotkamy? Zobaczę, czy dam radę, bo nie wiem, jakie plany ma na jutro mój tata. Spoko, to napiszę do ciebie. Hej. Na razie. Amelka zakochana, Jacek i Barbara. Cześć, tato, to tylko kolega. A będę mogła z nim wyjść jutro? A to taki łobuz, czy spokojny chłopak? W sumie to nie wiem, chyba spokojny. No dobra, to będziesz mogła z nim wyjść na chwilę. Dziękuję. O Boże, kto to dzwoni w nocy? Halo, kto dzwoni? Halo, Denpei. Co jest, szefie? Coś się stało? Przepraszam, że dzwonię tak w nocy, ale chcę, żebyś to wiedział. Musiałem uciec z domku, bo podjechali i przeszukiwali ten domek. Uciekłem przed nimi szybko w pole. Myślisz, że szukali ciebie konkretnie? Może to był po prostu przypadek, że tam przyjechali? Sprawdzali wszystko, cały teren wokół. O kurcze. Ale spokojnie, na razie dam radę, a jak wrócisz, to się nimi zajmiemy, a dokładniej tym jednym. Na pewno nie muszę wracać? Wyluzuj, Denpei, i wypoczywaj. Na wakacjach. No ale przecież oni cię szukają, nie wiadomo, co może się wydarzyć. Ja harcerzem byłem za dzieciaka, więc spokojnie. Ognisko rozpalić potrafię, a jedzenie też sobie ogarnę. No dobra, ale gdyby coś, to zaraz dzwoń. Jasne. Do zobaczenia, Denpei. Masakra, ja to chyba nigdy nie zaznam spokoju, widzowie. Wiecznie coś. No dobra, mamy kolejny dzionek wakacji. Ciekawe, gdzie Amelka. Oho. Co ona tu robi? Bajki ogląda. Amelka, jedziemy na miasto coś zjeść. No i super, bo jestem mega głodna. Jak, smakuje ci? Tak, bardzo dobre. No, moje też bardzo dobre. Amelcia, może zadzwonimy teraz do mamy? No pewnie, bardzo za nią tęsknię. Hej mamo, tęsknię za tobą. Szkoda, że nie jesteś z nami. Ja też, córeczko, za tobą tęsknię. Jak tam u ciebie? Jest super. Super plaża, super miasto, super pogoda, no i super chata. I coś jeszcze super się wydarzyło. Co takiego? Poznałam nowego kolegę. Naprawdę? Tak, dzisiaj idę z nim się spotkać. To później mi opowiesz, jak było. Oczywiście. A jak tam tata? Dam ci go do telefonu. No hej. No cześć, już ci przeszło? Mi? Ja tylko czekam, aż mi powiesz, czemu nie jechałeś z nami na wakacje i czemu się tak zachowujesz. Skończ już temat. No słuchaj, chciałbym wiedzieć, tak? Musisz mówić mi takie rzeczy. Ale dobra, nieważne, jak tam papuga Stacha? Na razie wszystko okej, nie jest jakaś głośna. Robert. Czemu ona mówi Robert? Nie wiem, może w telewizji usłyszała. Coś tutaj kręcisz znowu, Lucja. Muszę kończyć, nie chce mi się gadać. Na razie. Okej, pa. Robert. Dzień dobry, o co chodzi? Dzień doberek, jestem Robert. Stasiek to mój wujek. Kazał mi tu przyjechać, żebym sprawdził, co z jego papugą Marutką. A to dlatego ta papuga zaczęła mówić Robercik, Robercik. Wszystko jasne. Tak, ona mnie bardzo dobrze zna, kochana Marutka. Ale przecież pan Stasiu dał wszystko dla niej do jedzenia i nie mówił nic, że ktoś ma przyjechać. On po prostu się bardzo o nią martwi. Chciał się upewnić, że wszystko z nią okej. Dlatego mnie tu przysłał. Rzeczywiście musi ją bardzo kochać. Oj, tak bardzo, a tak w ogóle to grzeczna jest. Tak, o dziwo bardzo grzeczna. Myślałam, że będzie gorzej. No to super. W takim razie uciekam. Trzymaj się, Marutka. Pa. Nie zabieram pani czasu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
Ty idź w tamtą stronę, a ja idę tutaj. Chyba go znalazłem. Niestety, mój drogi, czas, żebyś odszedł. Co to było? W końcu cię dorwałem. Muszę jak najszybciej stąd uciec. Że co, ale jak to możliwe? Przecież trafiłem go, a może jednak nie trafiłem? Tego ci nie odpuszczę, dorwę cię. Krzychu, dawaj szybko na miasto pod motel. Prawie go mam, ale ucieka mi cały czas. Dobra, już tam jadę, szefie. Stój ty, cwany lisie. Gdzie on się podział? Zgubiłem go. Tam jest, widzę go. Jezus Maria, co ja mam zrobić? Muszę szybko gdzieś się schować, żeby oni mnie nie dorwali. Ludzie pomocy, przecież oni zaraz tu będą. A co pan tu robi? O co chodzi? Proszę, niech pani mi pomoże. Gonią mnie jacyś przestępcy. Co ja mam niby zrobić? Niech pani mi da szybko jakieś ubrania, żeby nie mogli mnie rozpoznać. Później zapłacę za to. No dobra, to niech pan sobie sam wybierze ubrania, jakie pan chce. Jezu, dziękuję pani bardzo. Obiecuję pani, że tu wrócę później i zapłacę za wszystko. Muszę uciekać. Co tu się stało? Nic nie rozumiem. I co, Krzychu, widzisz go gdzieś? Nie, nigdzie go nie widzę. Chłop się zapadł pod ziemię, czy co? Halo, proszę pani, przepraszam. Czy widziała pani może gdzieś tutaj takiego faceta w długich czarnych włosach? Ubrany też na ciemno. Nie, nic nie widziałam. Dobra, nieważne. Nie wierzę. Udało mi się uciec, ale to była akcja. Dzisiaj udało mu się uciec, ale jeszcze go dorwiemy. Amelia, wstałaś już? Tak, tato, tu jestem. Gdzie? Tutaj w łazience? Tak, możesz wejść. To co, lecimy na plażę coś zjeść? No pewnie. Znalazłem spoko restaurację przy plaży. I co, pisałaś z tym nowym kolegą? Nie, nie odezwał się do mnie jeszcze. Okej, no to jedziemy. Ale tu fajnie. No i zobacz, jaki super widoczek tutaj. No to co? Na co masz ochotę? Może jakieś sushi? Nie, ja chcę burgerka. No dobra, to ja też to zamówię. Dzień dobry, co będzie dla państwa? Poprosimy dwa burgerki. Oczywiście, już się robi. To będzie 50 zł. Proszę bardzo. Dziękuję i życzę smacznego. Chodź, Amelka, idziemy sobie usiąść tutaj na leżaczki. W sumie, teraz tak myślę, to parę dni wracasz do szkoły. Nie przypominaj mi, nie chcę tam wracać. Ale teraz Asia nie może się do ciebie zbliżać, więc może będzie lepiej. Nie wiem, a jak będzie źle, to coś zrobisz? No, wtedy pomyślimy, co zrobić. No, chociaż tyle. O Jezu, tato, przecież tam Igor jest. Mogę iść do niego? No możesz, ale zaraz wróć. Dobra, dobra. Hej, Igor! Co to ma być? Jak ona wygląda? Igor, znasz ją? No pewnie, że zna. Poznaliśmy się wczoraj na plaży. No co ty? Nie znam jej. No to czego tu jeszcze szukasz? Nie słyszałaś, co powiedział? Nie znacie, więc wypadź stąd. Ty, daj mi spokój. A ty, Igor, czemu udajesz, że mnie nie pamiętasz? Przecież wczoraj poznaliśmy się na plaży. Jestem Amelka z Brookhaven. Igor nigdy nie zadawałby się z taką wieśniarą jak ty. I to do tego z Brookhaven, beka z ciebie. Dokładnie. Nie zadaje się z takimi brzydulami jak ty. Weź stąd, spadaj. Jak możesz? Myślałam, że będziemy przyjaciółmi. Nic z tego nie rozumiem. Znowu szefuncio dzwoni. Ciekawe, co tym razem. Halo? Dempej, mamy poważne problemy. Oni cały czas na mnie polują. O Boże, co się stało dokładnie? Znaleźli mnie znowu, ale udało mi się szybko przebrać i mnie nie rozpoznali. No dobra, czyli co, mam wracać? Nie, nie chcę ci sprawiać kłopotu. Jesteś na wakacjach, więc odpoczywaj. Ja dam jeszcze sobie radę, poczekam na ciebie. Dobra, słuchaj, w takim razie mam znajomego detektywa, on ci pomoże. Zadzwonię do niego i dam mu znać o całej sprawie. Naprawdę? Tak, on zna skrytki różne, także gdzieś cię pewnie schowa. Dziękuję ci, Dempej. Jestem w niebezpieczeństwie. Chcę jeszcze zobaczyć moją rodzinę. Trzymaj się tam i uważaj na siebie. Zaraz to załatwię. Detektyw będzie się z tobą kontaktował. Jeszcze raz dziękuję. Odwdzięczę ci się za to. Do zobaczenia, szefie. No nie, akurat detektyw teraz ode mnie nie odbiera. No dobra, trudno, zadzwonię do niego później. Tato, już jestem. Co jest, Amelka? Czemu jesteś taka smutna? I czemu w ogóle tak szybko wróciłaś? Co się stało? Ten Igor wcale nie jest taki fajny. Jednak nie będzie moim kolegą. Może wracamy już do domu? Kurczę, no to szkoda, Amelka, że tak wyszło z tym Igorem. No dobra, to możemy wracać do domu. Ale ja nie chcę do hotelu, tylko chcę już do Brookhaven, do prawdziwego domu. Co się stało, że chcesz tak szybko wracać? Już mi się tu nie podoba. Ten Igor był bardzo niemiły dla mnie. Nie chcę już tu być. Dobra, to wracajmy. W sumie mi to na rękę, bo mam do załatwienia sprawy na Brookhaven. No to co, żegnamy się z tym miejscem, Amelka, ale chyba fajnie było ogólnie, co? No jest tu ładnie i z tobą było fajnie, tato, ale ten Igor zepsuł mi cały ten wyjazd. Dobra, nie przejmuj się jakimś Igorem. Jedziemy na lotnisko.
Można powiedzieć, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, co? Oj tak, to prawda. Oby nie trafił nam się ten taksówkarz co ostatnio. Pewnie jego szef już go zwolnił, bo tak wolno woził klientów tym swoim złomkiem. Haha, możliwe, możliwe. Dzień dobry. Witam, ja wezmę państwa walizki. Słuchaj, nie mogę z tobą rozmawiać. Jestem zaręczona i do tego mam córkę. Lucja, no ale może pójdziemy razem na kawę? Przecież ten twój narzeczony Dempej nie jest ciebie wart. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że to przemyślisz i się jednak zgodzisz. Oby do zobaczenia. Dobra, to ja już muszę kończyć. Na razie. Dziękujemy. Ile płacimy? 80 zł, poproszę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nareszcie w domu. A wy co, już wróciliście? Co tak szybko? A jakoś tak wyszło, Amelka chciała wrócić wcześniej. Ty z kim gadałaś? A to była jakaś pomyłka po prostu. Aha, okej. A ty jak tam, Amelka? Spotkałaś się z tym nowym kolegą? Widziałam się z nim, ale nie chcę o tym gadać. Okej, nie wnikam. A tak właściwie to kiedy weźmiecie ślub? Ślub, ślub. Nie wiem, Amelka, jeszcze przyjdzie na to czas. No dokładnie, nie ma co się spieszyć. Skoro rodzice nie chcą wziąć ślubu, to ja sama im go zorganizuję. To ja idę zrobić pranie. Okej. Oho, to telefon Łucji. Widzowie, czy wam też się wydaje, że Łucja coś ukrywa? Wiem, że nie powinno się tak robić, ale chyba muszę sprawdzić jej telefon. Przestałem jej ufać. Chyba dostałam jakąś wiadomość, prawda? Tak, coś tam przyszło do ciebie. A czemu tak stoisz przy moim telefonie? W sumie to nie wiem, po prostu się zamyśliłem. Okej, nieważne. Wracam do swoich obowiązków. Kurczę, nie udało się, szkoda. Dempej, przyszedłem odebrać papuszkę, tak jak się umawialiśmy. Okej, w porządku, jest w garażu, bo była głośno. Marutko, już jedziesz do domu. Dziękuję, że się nią zaopiekowaliście. Nie ma sprawy. Dobra, dzwonię do detektywa, żeby ukrył szefa. Halo. No halo, czemu nie odbierałeś? Wiesz co, miałem jakiś problem z telefonem i nie mogłem odebrać. A, no spoko. Słuchaj, sprawa jest, musisz ukryć mojego szefa, bo śledzą go cały czas jakieś typy. Przyjedź do mnie, Dempej, do kryjówki i wtedy pogadamy. Dobra, zaraz tam będę. A co to za numer? Halo? Dzień dobry, panie Stasiu, tu Amelka. Amelka? Skąd masz mój numer? Od taty wzięłam. No dobra, a czemu dzwonisz? Coś z Dempejem się stało? Nie, z tatą wszystko okej. Ale mam pytanie, czy zna pan jakiegoś księdza? Jak się tak zastanowię, to w sumie znam jednego. To niech pan mi pomoże zorganizować ślub moich rodziców. I chciałabyś, żebym z tym księdzem pogadał, tak? Tak, bardzo bym pana o to prosiła. No to słuchaj, Amelka, z racji tego, że sam jestem ojcem, to nie mogę tego tak zostawić. Pogadam z tym księdzem i jakoś to załatwimy. Wow, bardzo dziękuję. Możesz się szykować na ślub rodziców, Amelka. Do zobaczenia. Do widzenia. Witam, detektywa. Co się stało, że tu przyszedłeś? No musiałem zrobić tu porządki. A co się dzieje z szefem? Szukają go jacyś znajomi tego przestępcy, którego dorwaliśmy. Ja mam plan. Zadzwoń do niego i powiedz, żeby poczekał na nich na mieście. Serio? Przecież on na ostatnim spotkaniu z nim ledwo uszedł z życiem. Spokojnie, ten bandyta go weźmie i wtedy pojedziemy za nimi. Włożymy mu lokalizator GPS i będziemy cały czas widzieli, gdzie są. No dobra. Szefuncio, przyjdź do miasta na centrum, spotkamy się. Dempej, a co, ty już wróciłeś z wakacji? Tak, ale nie ma czasu teraz na pogawędki. Przyjdź jak najszybciej. Okej, już idę. Cześć, Dempej, jak dobrze cię widzieć. Ciebie też, szefie. Nadal nie mogę uwierzyć, że ty naprawdę żyjesz. Słuchaj, będziesz musiał oddać się w ręce tych bandziorów. Co ty zwariowałeś? Taki plan wymyślił detektyw. Musimy mu zaufać. Chodź, tu jest jego skrytka. Wow, nie spodziewałem się, że coś takiego tu jest. Przyszedłem z szefem. Witam. Czemu niby mam oddać się w ich ręce? Co to za pomysł? Damy ci lokalizator GPS i dzięki temu będziemy cały czas wiedzieć, gdzie jesteście. A co jeżeli nie zdążycie? Nie martw się o to, ten bandyta na pewno będzie jeszcze chciał z tobą pogadać. Oby, bo inaczej to już nawet ze swoją rodziną się nie zobaczę. Słuchaj, to może wymyślmy jakiś inny plan. Zaufajcie mi i nie panikujcie, okej? Oj, detektyw, obyś się nie mylił. Boję się, Dempej. Czy na pewno to robimy? Nie mamy innego wyjścia. Musimy zakończyć to raz na zawsze, żeby mieć spokój z jakimiś bandytami, ile można. Dobra, lokalizator GPS masz w bucie schowany. Na pewno nie będzie go tam szukał. Zaczynamy akcję, idź na miasto. Dempeja na miejscu, a ty? Ja też, jestem gotowy. No dobra, w takim razie czekamy. Ale pyszny ten burger. Mógłbym żreć to codziennie. Ty zobacz, a kto tam stoi. Poczekaj tu, ja idę do niego. No cześć, pójdziesz teraz ze mną, dobrze? A mam inny wybór. No druga opcja to pójście do nieba. W takim razie pójdę z tobą. No to ruszaj, do przodu, jazda. A teraz wsiadaj, będziesz prowadzić moją bestię. Jak, detektyw? Lokalizator działa? Tak, widzę ich, a ty? Ja też, jadę za nimi. Okej, jedziemy. No, ciekawe gdzie oni pojadą. No nie, znowu ten telefon się psuje. Działaj, ty złomie.
Ktoś cię tu przysłał? Byłeś na policji? No co ty, nigdzie nie byłem. No zaraz sprawdzimy, czy nie kłamiesz. Co jest? Gdzie jest detektyw? Przecież miał jechać za mną. Dzwonię do niego. Dempej dzwoni, a ja nie mam jak odebrać przez ten zepsuty dotyk. No to super. Co ja mam teraz zrobić? Wymyślił sobie plan doskonały. Nie mogę dopuścić do tego, żeby szef nie zobaczył już swojej rodziny. Trudno, muszę sam go uratować. No i jest lokalizator. Wiedziałem, kto nas śledzi. Gadaj. Nie wiemy, nie mamy pojęcia. Ktoś musiał mi to podrzucić. Mówisz, czy mam ci pomóc? No dobra, to taki mój znajomy. Na pewno byłeś na policji. To twój koniec. Poczekaj, daj mi się chociaż zobaczyć z rodziną. Gdzie oni mogą być? Tutaj chyba są. Tak jest, widzę go. Halo, Dempej. Dempej, gdzie on się podział? Mam nadzieję, że ten typ nie dorwał Dempeja. To co chcesz mi powiedzieć na koniec? Żebyś spojrzał do tyłu. Serio, tylko tyle chcesz mi powiedzieć? Niezły żartowniś z ciebie. A kogo moje oczy widzą? Ała, moja noga. O Boże, co tam się dzieje? Boże, Dempej, myślałem, że to już mój koniec. Nic ci nie jest, szefie? Boże, szefie, nie trafił cię? Nie, nie, spokojnie. Uciekaj stąd, ja się nim zajmę. Uważaj na siebie. Dempej, żyjesz? Co tu się stało? Gdzie ten bandyta? Tam gdzieś jest, trzeba go dorwać. Dawaj, na trzy wybiegamy. Raz, dwa, trzy. Strzelaj! No co za barany, nie chcą odpuścić. O Boże, myślałem, że już po mnie. Prawie mnie trafił. Dobra, poddaję się, Matoły. Tak jest, mam cię. Dzwoń na policję, ja go popilnuję. Halo, policja, proszę przyjedźcie szybko do czerwonej stodoły. Dempej, mój przyjacielu, będę ci wdzięczny do końca życia. Nie ma sprawy, szefie. Leć teraz do rodziny, żeby wiedzieli, że w ogóle żyjesz. Boże, ja żyję, Boże, ja żyję. To cud. Dempej, gratuluję. A ty, Ofermo, co żeś narobił? Zdajesz sobie sprawę? Ale. Co ale? Taki detektyw profesjonalny, a telefon zepsuty. Pomyśl, co mogło się stać, gdybym się spóźnił parę sekund, głąbie. Kurde, no przepraszam, masz rację. Powinienem bardziej się przygotować. Dobra, nieistotne. Ważne, że udało się schwytać tego bandziora. Run. Dzień dobry. Czy można wziąć pana na wywiad? Tak, oczywiście. Dzień dobry. Wydarzenia z ostatniej chwili. Mówi do państwa Anna Różowłosa. Proszę teraz opowiedzieć, co tu się stało. Udało mi się zatrzymać przestępcę, który prześladował mojego szefa. Ten mężczyzna był dobrze znany policji. Wykonał pan kawał świetnej roboty. A dziękuję. Cieszę się, że ratując mojego szefa, przy okazji pomogłem policji. O proszę, no patrzcie, wielki bohater z Brookhaven. Nawet nic o mnie nie wspomniał. I dzięki panu Dempejowi po raz kolejny możemy poczuć się bezpiecznie na Brookhaven. Mówiła do państwa Anna Różowłosa. Ale się dzisiaj działo, zmęczony jestem. Ciekawe jak tam Amelka. Tato, a gdzie ty cały dzień byłeś? Przecież już późno jest. A miałem parę spraw do załatwienia na mieście. A gdzie jest mama? Nie wiem, poszła gdzieś na miasto. I zostawiła ciebie tu samą, w domu? No tak, a może pójdziemy na spacer, bo cały dzień w domu byłam. No pewnie, to idziemy, chodź. Przy okazji pójdziemy jeszcze do sklepu. Tato, a pójdziesz ze mną na rozpoczęcie roku szkolnego? No oczywiście, bardzo chętnie. Wiesz co, Amelka, idź już do sklepu, ja zaraz przyjdę. Dobra. Co ona tam robi z jakimś typem? Ciekawe. Amelkę zostawia samą w domu i na spotkanie jakieś sobie idzie? Czego tam brakuje, Amelka, w domu, wiesz może? Na pewno mleka, bo mama chciała mi zrobić płatki, ale nie było. No dobra, to weźmiemy mleko, owoce i możemy iść do domu. Tato, mam dla ciebie niespodziankę. Tak? A jaką? Jutro się dowiesz. Oho, nie mogę się doczekać. Już jestem. Ej, a ty z kim dzisiaj byłaś? A gdzie? No jak to gdzie? Dobrze wiesz. A to prawnik. W sprawie byłego miałam spotkanie. Prawnik, okej. Okay. Szkoda, że nic mi wcześniej o tym nie powiedziałaś. Jakoś wyleciało mi z głowy. Ciekawe. Mamo, tato! Tak, co się stało? Jutro bierzecie ślub. Ale jak to? Wszystko przygotowane. Pan Stasiu załatwił księdza, goście też będą. Ale kiedy ty zrobiłaś to wszystko? Już parę dni temu. Zgadzacie się, tak? No nie wiem. No ale ja tak bardzo proszę. Daj nam się zastanowić. Okej, macie 5 minut. Chyba mógłbym się zgodzić, a ty, Lucja? No nie wiem. No i jak? To nawet 5 minut nie było, ale ja chyba jestem na tak. A ty, mamo? Nie wiem, córeczko. Mamo, a kochasz mnie? No dobrze, niech ci będzie. Ale Lucja, jak nie chcesz, to się nie zmuszaj. No ale przecież ja bardzo chcę. Nie widzisz, jak się cieszę? Jupi! Teraz idę przyszykować resztę. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby być świadkami związania się sakramentalnym węzłem małżeńskim przez tych dwoje ludzi. Ale się cieszę! Boże, jakie to wzruszające! Ja, Dempej, biorę ciebie, Łucję, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja, Łucja. Stop! Nie zgadzam się! Łucja jest moja!
to kto? Mam nadzieję, że ktoś tu jest. Cześć, mamusiu, ale tęskniłem za tobą, mamuś kochana moja. Mamo? Mamo, jesteś tam? Co tam się stało? Ała, moje plecy. O Boże, mamuś, co ty narobiłaś? Już ci pomagam. Synku, czemu mnie nachodzisz? Nic ci nie zrobiłam. Mamo, co ty wygadujesz? Przecież widzisz, że ja żyję. Boże, przenajświętszy, ten duch wygląda jak prawdziwy. Co mam zrobić, żebyś uwierzyła, że to naprawdę ja? Zrób pajacyki. Serio? No dobra, no i co? Teraz mi wierzysz. Synek, to naprawdę ty? Ale jak to możliwe? Mamo, musiałem to robić, żeby was chronić. Boże, tak się cieszę. Codziennie o tobie myślałam. Oglądałam twoje zdjęcia, a teraz nagle się pojawiasz. To jakiś cud. Przepraszam, mamo, jeszcze raz, ale musiałem to zrobić. Jedziemy szybko do Marzenki i dzieci, żeby cię zobaczyli. Tak, jedźmy do nich. Nie mogę się doczekać, aż ich w końcu zobaczę. Przepraszam bardzo, ale o co tu chodzi? Ja nie mam pojęcia. Łucja, może wyjaśnisz, kto to jest? Bo to chyba jednak nie jest twój prawnik. Prawnik? Serio? Ale żeś im nawymyślała, Łucja. Ale tu się dymy dzieją. Gryzloczek, wiesz, o co tu chodzi? Nie wiem, z tego co rozumiem, to Łucja ma chyba innego. Słuchaj, Dępej, żadnego ślubu nie będzie. Ale jak to, Łucja? Jak tak możesz? A ty co żeś narobił? Przecież później i tak bym zostawiła tego żałosnego Dępeja. Musiałeś akurat teraz, gdy Amelka to wszystko widzi. Lucja, kwiatuszku, zatrzymaj się. I tak mam gdzieś tą głupią Amelkę. Co to za afery? Większe niż na moich koncertach. O kurde, ale się porobiło. Tato, dlaczego mama to zrobiła? Przecież mieliście wziąć ślub, a ja miałam mieć kochającą rodzinę. I co teraz będzie? Nie wiem, Amelka, chodźmy do domu. Przepraszam was wszystkich za tę sytuację, ale nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Można się rozejść do domu. Dępej, może ona jeszcze wróci. Poczekaj, może się zestresowała czy coś. Nie, uwierz mi, nie wróci. Jeszcze raz przepraszam was za to, że straciliście czas i musieliście tu przyjść. Chodź, Amelka. No cóż, życie jest nowelą, raz przyjazną, a raz wrogą. Łucja! Mamo, jesteś tu? Czemu mi to zrobiliście? Akurat teraz, kiedy szkołę zaczynam. Mamy się zapytaj, do mnie pretensje nie miej. Łucja? Idź, Amelka, do swojego pokoju, później pogadamy. Idę na ogródek, chociaż popatrzę sobie na zdjęcia, które zrobiłam rodzicom. Gdzie ona może być? Tu jej nie ma, tutaj też jej nie ma, tu jej też nie ma. Może tutaj jest, w pokoju Amelki? Co to, walizka? Łucja, co ty robisz? Pakuję swoje rzeczy i Amelki. Wyprowadzamy się. Co ty, zwariowałaś? Zanim się spakujesz, to najpierw mi powiedz, o co chodzi z tym typem, bo to chyba jednak nie jest twój prawnik. No dobra, powiem ci. Poznałam go już jakiś czas temu, a na to wszystko się zgodziłam, bo robiłam to dla dobra Amelki. No dobra, czyli co, z nami definitywny koniec? Tak, Dępej, jeszcze dziś się wyprowadzam z Amelką do innego miasta. Ale co ty, zwariowałaś? Pomyślałeś w tym wszystkim o Amelce? Pomyśl, jak ona to będzie przeżywać. Ona już tak się cieszyła, myślała, że będzie miała kochającą rodzinę, a ty teraz co robisz? Możesz zniszczyć jej psychikę. Nic nie poradzę, Dępej, takie jest życie. Po prostu przestałam cię kochać i znalazłam kogoś lepszego. No dobra, to jest twój wybór, twoje decyzje, ale pomyśl o Amelce, ona teraz zaczyna szkołę. Nie dokładajmy jej jeszcze dodatkowego stresu i nerwów. No to co ja mam niby zrobić? Udawajmy jeszcze przez jakiś czas, że wszystko jest dobrze, a później zrobisz co uważasz. No dobra, może tak będzie w sumie lepiej. Chodźmy do Amelki. Amelka, nie bądź już taka smutna. Jak nie mam być smutna, jak mama nie chce być z tobą. Mama się zestresowała i dlatego tak wyszło, prawda? Tak, tak, dokładnie. No ale kim był ten pan? To była jakaś pomyłka, nie myśl teraz o tym. No właśnie, jutro masz rozpoczęcie roku szkolnego. No ale skoro wszystko okej między wami, to może wrócimy do kościoła? Dzisiaj nie da rady, bo ksiądz sobie już poszedł. Będziemy musieli to przełożyć na inny dzień. Ech, no dobrze. A jesteś już gotowa na jutro? Masz wszystko przyszykowane? Tak, ale nie chce mi się tam iść. Zobaczysz, będzie dobrze. No to co, Amelka rusza dzisiaj do szkoły. Amelcia, jesteś gotowa? Tak, już możemy jechać. No to ruszamy. I co, cieszysz się, że wracasz do szkoły? No nie za bardzo, trochę się stresuję. To leć, nie stresuj się, ja będę tu czekał. Ciekawe, co to będzie? Drodzy uczniowie, miło mi was powitać. Widzę same uśmiechy na waszych twarzach. Oby takie uśmiechy towarzyszyły wam do końca roku szkolnego. Szybciej, dziadek, bo zamulasz. Dokładnie, straszna szopka. Rankingowy w Brawl Stars wbijać trzeba, a nie tu zamulać. No właśnie. Zapomniałbym. Zapraszam teraz wszystkich uczniów do klas ze swoimi wychowawcami, abyście poznali swój plan lekcyjny.
Ej, łobuzy, uspokójcie się tam, albo z automatu wam obniżę zachowanie. Nienawidzę tej szkoły. Ja tak samo, mordo. Cześć, można się dosiąść. No pewnie, siadaj. Super, dzięki. A gdzie jest Asia? Nigdzie jej nie widziałam dzisiaj. Jaka Asia? A, nieważne. A ty nowa jesteś? Tak, nowa. Przeprowadziłam się niedawno. Nikogo tu nie znam. A, okej. Okay. Amelka jestem. A ja Zuzia. Miło mi cię poznać. Bardzo się stresuję. Nie dziwię się, ja też się trochę stresuję. A ty nowa w klasie, to jeszcze większy stres. Oj, tak to prawda. No to co, widzimy się jutro. Tak, do jutra, Amelka. Cześć. Jak tam była Amelcia? Fajnie, mam nową koleżankę. O kurczę, no to super. Chodź, jedziemy do domu. Oskarżony za swoje przewinienia zostaje skazany na 15 lat pozbawienia wolności. No to super, trochę sobie posiedzę. Dziękuję, zamykam rozprawę. Dziękuję wam, panowie, za uratowanie mi życia. Odwdzięczę się wam na pewno. Nie ma za co, nas by też pewnie później szukał. Dokładnie, więc tak czy siak by trzeba było go złapać. No dobra, to ja wracam do mojej rodzinki. Jeszcze raz wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego, powodzonka. No i zobacz, detektyw, znowu w tym sądzie. Chyba w policji powinniśmy pracować, tyle osób już do paki wsadziliśmy. A jak tam z Lucją Dempej? Jesteś moim przyjacielem, więc mogę ci powiedzieć. Czyli nie jest dobrze między wami? No właśnie nie jest. Wybrała tego typa, który wczoraj przyszedł na ślub. Zrobię z nim porządek. Jak się nazywa? No co ty, uspokój się. Wiem, że chcesz dobrze, ale nie można go winić. To Lucji decyzja. Gdyby mnie kochała, to nie zaczęłaby się z nim spotykać. W sumie to masz rację. To co będzie teraz z Amelką? Lucja mówi, że chce się wyprowadzić do innego miasta i zabrać ze sobą Amelkę. Nie pozwól na to. Ona nie jest dobrą matką. Właśnie sam nie wiem. Jednak jest bardzo nieodpowiedzialna i może to być złe dla Amelki. Musisz zawalczyć o Amelcie. Ona traktuje cię jak prawdziwego tatę. Nie wiem, detektyw. Muszę to wszystko przemyśleć. Lecę do domu. Trzymaj się. Dempej, pamiętaj, że na mnie możesz zawsze liczyć. Szybko wypiję kawę i będę mógł zawieźć Amelkę do szkoły. Hej, tato! Amelka, już nie śpisz? To szykuj się do szkoły. No wiem, zaraz, zaraz. Nie mogę się już doczekać. W końcu mam fajną i miłą koleżankę. Lucja, co ty wyprawiasz? Mamo, wyjeżdżasz na wakacje? Ty wyjeżdżasz razem ze mną. Ja na wakacje? Nie mogę, bo dopiero co się rok szkolny zaczął. Nie wyjeżdżamy na żadne wakacje. Pakuj się, wyprowadzamy się do innego miasta. Że co? A co z tatą? Już tak do niego nie mów. To nie jest twój prawdziwy tata. Zapomniałaś. Lucja, rozmawialiśmy wczoraj o tym i miałaś przełożyć te plany. Ale zmieniłam zdanie. Może to nie jest mój prawdziwy tata, ale traktuję go jak prawdziwego tatę i bardzo go kocham. Skończ dyskutować i idź się pakuj. Ale ja nie chcę wyjeżdżać. Tutaj jest tata, do tego w szkole w końcu poznałam fajną koleżankę. Przestań ryczeć, bachorze. Zresztą nie będę się prosić i sama pójdę cię spakować. Tato, ja chcę z tobą zostać. Mamo, proszę, pozwól mi tu zostać. Ubieraj się, bo nie zdążysz do szkoły. Ten co tu robi? Przyjechał po nas. Ej, ty gościu, otwieraj drzwi. Chłopie, zwariowałeś? Wypadł z mojego podwórka. Bo co mi zrobisz? Bo wykonam jeden telefon na policję i od razu zabierzesz stąd te śmierdzące stopy. Dobra, nie chcę mi się z tobą użerać. Amelka jedzie z nami. Ty jesteś ślepy, tu też jest moja działka. No już, już. A co do Amelki, to jeszcze zobaczymy. Właśnie ty zobaczysz, że już jej nie zobaczysz. No, no, czas pokaże. To jak, Lucja, może poczekasz jeszcze z decyzją i zostawisz tu Amelkę? Już podjęłam decyzję. Zobacz, co Amelka przeżywa. Po co to robisz? Tato, zrobisz coś? Tak, będę walczył. Ciebie, obiecuję. Będę za tobą tęsknić. Cześć, Amelka. Aha, okej? Okay. Pamiętaj, że to ja jestem jej matką i nie masz nic do gadania, więc nie masz co próbować walczyć o Amelkę. Okej, okay, zobaczymy. A gdzie się wyprowadzacie? Na razie idziemy do niego mieszkać. Nawet ci adres podam, bo i tak ten twój świr kolega detektyw by nas znalazł. No, czyli gdzie? Okolice Urzędu Miasta. Tyle ci pewnie wystarczy. Pewnie, dzięki za info. Żegnam. No hej. Amelka, pojedziesz teraz z Marcinem do szkoły, dobrze? Mhm, okej. Okay. Słuchaj, myślę, że z czasem się polubimy, jak mnie bardziej poznasz. Nie chcę. No to powodzenia w szkole. Hejka, Amelka. Myślałam, że już dzisiaj nie przyjdziesz. Hejka, jednak dałam radę. Coś się stało. Nie, wszystko okej. Okay. Amelcia, coś się stało? Nie, wszystko w porządku. Jakaś taka nieaktywna i smutna dzisiaj jesteś. Po prostu mało spałam. No dobrze, ale gdyby coś się działo, to mów. Co się dzieje? Bo serio widzę, że coś jest nie tak. Mam problem z rodzicami. A jaki? Nie znam cię tak dobrze, więc nie chcę za bardzo mówić. Po prostu tak w skrócie, to pokłóciłam się z rodzicami. To słabo.
słabo. Mega współczuję. Chyba będzie dobrze, tak myślę. Ale nie obrażaj się na mnie za to, że taka smutna dzisiaj jestem. I że nie mam ochoty rozmawiać. Nie no, luzik. Rozumiem to. Jak tam z Amelką? Pogadaliście sobie? No pewnie. Dała mi do zrozumienia, że mnie nie lubi. Oj, z czasem będzie lepiej. Zobaczysz. Musi tylko zapomnieć o Dempeju. Ona o nim nie zapomni. Wydaje mi się, że jest za bardzo przywiązana do niego i traktuje go jak prawdziwego tatę. Więc słuchaj, może jednak mu ją oddasz? Zwariowałeś? Kocham ją. To moja córka. Ale myślę, że ona i tak się ze mną nie dogada. Widzę, że za mną nie przepada. Daj jej czas. Może w końcu się dogadacie. Oj, Lucja, lepiej to jeszcze przemyśl. A ty dziś ćwiczysz na WF-ie. Nie. Przecież masz strój. No tak, ale powiem, że nie mam. Szkoda. Myślałam, że razem pogramy. No dobra, niech będzie. Może mi się trochę humor poprawi. Dzisiaj będziemy mogli grać w co chcemy, więc możemy pograć w koszykówkę. O, to fajnie, nie wiedziałam. Dzwonię do detektywa, trzeba działać w tej sprawie. Siemanko, mordunio moja. No co tam? Stęskniłeś się? Sprawę mam. Chodzi o tego nowego faceta Lucji. Potrzebowałbym jakiekolwiek informacje o nim. Dobra, postaram się coś załatwić. Jak się nazywa? Marcin Kanciastobrody. Bardzo chętnie znajdę informacje o tej żmii. Później się odezwę, na razie. No i super, do usłyszenia. Ja rzucam pierwsza. Ale masz cela. Dobra jesteś. Może koszykarką zostanę? No myślę, że powinnaś spróbować. Bardzo dobrze rzucasz. No, zobaczymy. A mam takie pytanie. Dobrze dogadujesz się z rodzicami? Jak nie chcesz, to nie mów. Ja mam tylko mamę. Tata nas zostawił. Serio? Tak. Czasami tylko przyjeżdża i mnie odwiedza. O kurde, to współczuję. Już się przyzwyczaiłam. A co gdyby twoi rodzice byli teraz razem i mieli się rozstać? To z kim byś wolała zamieszkać? Kogo byś wybrała? Musiałabym się zastanowić, z kim lepiej się czuję i kogo bardziej kocham. Rozumiem. A co twoi rodzice się rozstali? Może kiedyś ci powiem. No dobra, okej. Ciekawe, kto po mnie przyjedzie. Chciałabym, żeby to był mój tata. O, jest ta oferma, przez którą muszę teraz dalej do szkoły dojeżdżać i szybciej na autobus wstawać. O, ty jednak szkołę zmieniłaś? Ojej, jak mi przykro. A ostatnio się zastanawiałam w szkole, gdzie ty się podziałaś. Nawet mnie nie denerwuj. Nie mogę chodzić do tej szkoły przez ciebie. Sama sobie to zrobiłaś. Trzeba było mi nie dokuczać. Jak było? A co cię to interesuje? No co ty gadasz, Amelka? Przecież mega ciekawy jestem. Nie mów tak do mnie. Boże, masakra z tym dzieckiem. Ja chcę do taty. Przymknij się. Teraz masz nowego tatę. Nie, jeszcze wam pokażę. No to zaczynamy od imprezki. Marcin, to ty? Nie, to twoja kochana córeczka na górze. Amelka, Boże dziecko, wyłącz to. Bo co mi zrobisz? Bo dostaniesz karę zaraz. Wyłączaj to. Widzisz, co ona wyprawia? Weź ją, oddaj do tego Dempeja. Mamo, wyłączę to dopiero wtedy, kiedy wrócisz do taty. No dobrze, w takim razie sama to wyłącza. Ty nie gadaj mi o jakimś żałosnym Dempeju. Nie obrażaj taty. Załatwię to inaczej. Wzięła się tutaj, to teraz za nią idź. Powiem ci, że mam już jej dosyć. Powoli się zastanawiam, czy jej nie oddać. Ups, troszkę się nabrudziło. Co ty tam kombinujesz, ty mały diable? Nie mam pojęcia, kto to zrobił. A mówiłam, że jeszcze wam pokażę. To teraz mogę wrócić do taty? Ty paskudny dzieciaku, tylko wstyd mi przynosisz. I nigdzie nie wracasz do żadnego taty. Skończ o nim gadać, zostajesz tutaj. Detektyw dzwoni, pewnie ma jakieś informacje o tym całym Marcinie. Dempej, słuchaj, ten ziomek to niezły gagatek. Robił grube przekręty. Sprzedawał ludziom uszkodzone samochody, a później umywał od tego ręce. Znalazłem jego poprzednią firmę w internecie i opinie też tam były. To zwykły oszust, żebyś widział, co ludzie tam wypisywali. No proszę, Lucja ma chyba słabość do takich krętaczy. Jej poprzedni chłop też się zajmował autami. Tamten kradł samochody, a ten oszukuje przy sprzedaży. A teraz jest zatrudniony w jakiejś firmie, też związanej z autohandlem. Okej, czyli nadal to samo. No dobra, to ja będę jechał do nich. Dzięki za informację. Podjechać tam z tobą? Nie, spokojnie, jak coś będę dzwonił. Mieszkanie gdzieś przy urzędzie miasta. Oho, to chyba tu będzie. Czy to na pewno ten dom? No proszę, jest i on. Gdzie Lucja? W domu, czego tutaj szukasz? Chcę pogadać z nią. Wypadł z mojego terenu, tak jak ktoś mi ostatnio powiedział. Dobra, daj chwilę pogadać i nie będę już robił problemów, zaraz zawijam. No to idź tam do drzwi.
A ty czego tu szukasz? Widzę, że szybko znalazłeś adres. Gdzie Amelka? Na górze. Okej, no to jak, oddajesz ją? Nie, nie oddam jej. Słuchaj, chciałbym ci powiedzieć, że jesteś strasznie nieodpowiedzialną matką. Niby czemu tak uważasz? A co, nie pamiętasz? Podrzuciłaś mi ją kiedyś pod drzwi. Która normalna matka by tak zrobiła? Jeszcze masz mi coś do powiedzenia? A do tego chcesz ją wychowywać z tym krętaczem? Skąd wiesz, czym zajmuje się Marcin? A no tak zapomniałam. Detektyw. No właśnie, więc chyba nie chcesz, żeby ktoś taki wychowywał Amelkę. Sama nie wiem. Tata? Tato, wróciłeś po mnie, tęskniłam za tobą. Oddaj mu tego bachora, przynajmniej spokój będzie. A ty się nie wtrącaj. Widzisz, jak on mnie traktuje? No właśnie, Łucja, widzisz? Ty nawet nie masz pojęcia, co ona tu nam dzisiaj narobiła. Dobra, to weź ją na jakiś czas, bo my z nią zwariujemy. I nie uciekaj nigdzie z nią, bo zgłoszę to na policję. Nie mam zamiaru nigdzie uciekać. Chodź, Amelka, do auta. Tam taka smutna. Nie dziwię się tobie, Amelka. Ale trochę im narozrabiałam. To był protest. Ty diable mały, ale pamiętaj, że to cały czas twoja mama. No wiem, wiem, ale ona się zmieniła przez tego Marcina. Tym się teraz nie przejmuj. Słuchaj, mam dobrą wiadomość dla ciebie. Jaką? Dzwonił do mnie Crazy Loczek. Naprawdę? Tak, prosił, żebyś przyjechała do jego studia. Wow, ale super, jednak pamiętał o mnie. Ciekawe, jak to będzie. Stresuję się bardzo. Trzymam za ciebie kciuki. Dzień dobry. Amelka, witaj. Wiesz co, mam mało czasu. Tutaj jest tekst dla ciebie. Proszę, naucz się go na jutro. No i co będzie jutro? No jak to co? Zaśpiewasz ze mną na koncercie. Poważnie? Tak, ale wybacz, muszę już lecieć. Dziękuję panu bardzo i do widzenia. Do zobaczenia, do jutra. Chwileczkę, ale gdzie będzie ten koncert? W twojej szkole. Wow, tato, nie uwierzysz, będę śpiewać na koncercie. Z Crazy Loczkiem? Tak, nie mogę w to jeszcze uwierzyć. Już dostałam tekst do nauczenia. Jestem z ciebie dumny, Amelka. Ale nie uwierzysz, gdzie odbędzie się ten koncert. W mojej szkole. No to super. Halo? Słuchaj, Dempej, stwierdziłam, że chyba lepiej będzie, jak Amelka zostanie z tobą. Skąd ta nagła zmiana? Przemyślałam to wszystko i ja chyba nie jestem zbyt dobrą matką. Ja myślę, że to twój nowy partner ma na ciebie zły wpływ. Nic ci do tego, zostaw mojego Marcinka w spokoju. Okej, nieważne. A co do Amelki, to chciałbym z tobą te wszystkie dokumenty załatwić, żebym miał pełne prawa rodzicielskie do niej, wiesz o co chodzi? Spoko, odezwę się później w tej sprawie. Cześć. Cześć. On to wszystko łyknął. Poważnie? Tak, możemy zacząć nasz plan. Ale widzowie chcą wiedzieć, o co w ogóle chodzi. Wybaczcie widzowie, ale o naszym tajnym planie dowiecie się dopiero w kolejnym sezonie. O ile w ogóle będziecie chcieli czwarty sezon. Przed państwem wasz ukochany i ulubiony Crazy Loczek wraz z uczennicą naszej szkoły, Amelką. Dawaj, Amelka! Witam, witam państwa bardzo serdecznie! Jestem super Crazy Loczek, skaczę górę niczym skoczek, kręcę się, wiruję w koło, zawsze wszystkim jest wesoło! A ja jestem Ameleczka, moje życie jak bajeczka, bo ja tańczę, bo ja śpiewam, wszystkie serca tu rozgrzewam. Takiej imprezki to się nie spodziewałem. Słońce świeci nad głowami, a widzowie zawsze są tu z nami. Komentarzy pełno w koło, z wami zawsze jest wesoło! No to co widzowie, ten sezon tutaj dobiega końca. Chciałbym wam bardzo podziękować za takie zaangażowanie. Każdy odcinek był na karcie na czasie. Dziękujemy wam. Bardzo dziękuję, że ze mną byliście. Uwielbiam was. No to jak widzowie, chcecie ten czwarty sezon? No właśnie, dajcie znać.